mocna i atrakcyjna na pewno dla poznaniaków. A jeśli chodzi o warsztaty? To może Asen powie kilka słów o swoich warsztatach, które będzie prowadził w szkołach średnich. Tak, że jest taka... To a propos tego, że adresujemy to do osób starszych właśnie, to jest taka grupa wiekowa... I gimnazjaliści wiekowa, znajdą coś dla siebie. Tak, to jest taka grupa wiekowa, przepraszam Asen, jeszcze trochę powiem. To jest taka grupa wiekowa, na której nam bardzo zależy, bo ta edukacja, która w kierunku inności i postrzegania inności powinna się zaczynać bardzo wcześnie. I myślę, że młode osoby mają szansę jeszcze w sposób taki otwarty o tym wszystkim myśleć i Asen akceptować jest, jak najwcześniej. Tak, i Asen jest taką osobą, która tutaj swoją osobą mówi o tym, że warto tą inność spotykać i można pięknie się tutaj odnaleźć w tej inności. Tak, to znaczy, że ty warsztat Poznaj Innego będzie prowadzić właśnie spotkanie. Nie chcę powiedzieć, że będzie tylko rozmowa. To będzie bardzo interaktywne, bo ja też mam pytania. Ja jestem zaskoczony, jak ludzie żyją w Polsce. Nie będzie tylko do jednej strony. Będę przeniósł w te warsztaty kilka elementów, które będą takie bardzo dziwne dla Polacy, które nie wiedzą, co to jest. Nie mogę powiedzieć teraz. Takie kilka elementy. Będzie tłumaczyć, jak moja kultura jest. Jak to było też... Też może być, że ja lubię moją kulturę, ale ja też jestem trochę naprzeciwko. Jak to rozwiązać, kiedy mamy różne kultury. Ale i też chciałbym powiedzieć, że kultura, poznać innego, to jest taka, to nie jest taka porażka albo unikać, nie chcę rozmawiać z ktoś z Niemiec, albo z Indii, albo ktoś ma taką religię, albo ma taka filozofia życia. Ja myślę, że to jest warto, myślę, że to jest skarb. Jak mówiłem ostatni raz, że ta inwazja kulturalna to nie jest puszka Pandora. To jest po prostu, to jest taka skarb na wyciągnięcie ręki po prostu. Potrzebujemy poznać ludzi, by rozumieć siebie. I dlatego robię te warsztaty. Więcej rozumiesz inności, tak, siebie i możesz rozwijać i iść do przodu. Czyli taką główną ideą tego festiwalu jest nauka tolerancji, tak, wśród społeczeństwa? Tak. Myślę, że też, ale generalnie chodzi o spotkanie z innością. Po prostu chcemy się spotkać bez żadnego dodatkowego ideologicznego podtekstu. Po prostu spotkajmy tą inność, a to, jak to spotkanie będzie przebiegać, to zależy od nas i od tego innego. Ja jeszcze mam pytanie na sam koniec do Asana. Czy to jest tak, że jeśli chodzi o inność, społeczeństwo troszkę tego nie akceptuje, jeśli jesteśmy odmienni, dlatego że to jest właśnie coś innego, a my w społeczeństwie lubimy, jak nikt się nie wyróżnia i wszyscy są tacy sami. Jeśli nagle pojawia się ta czarna owca, to jest to coś innego, coś złego. Ty też to tak odbierasz, czy nie? Ja nie. Zawsze to znaczy, że... Pamiętam, moja mama, bo takie krótka historia. Moja mama... Co mówiła mama? Tak. Krótka, przepraszam, mama. Mam siostry, które mają ładne, bardzo ładne włosy. I zawsze mówi, a ty jesteś inny. I ja myślałem, że to jest taka porażka po prostu, że jestem inny. To było bardzo negatywne, konkretne, że to jesteś inny, Asen. No, znaleźliśmy ciebie w śmietniku, nie wiem, coś takiego. No, i kiedy zacząłem iść do teatru, robić warsztaty, poznałem taki reżyser, spotkałem autor, scenario, historia, który właśnie, żeby było inny, był abstrakcyjny albo inny. I tam mówili, Asen, możesz zrobić coś takiego, a dlaczego? No to bo możesz robić, bo potrzebujemy coś inne, a nie takie normalne. I w tym momencie zrozumiałem, że inności też może być pozytywne. To znaczy zawsze to jest kwestia pozycja, gdzie ty jesteś. I ty decydujesz, czy to jest dobrze, czy nie. Ty, a nie inne, nie twoja mama, nie twoja tata, a twoja siostra. Ty po prostu. I jeszcze na sam koniec oczywiście tych atrakcji podczas festiwalu Inwazja Barbarzyńców jest bardzo wiele, wszystkich nie zdołamy wymienić dzisiaj i na wszystkie atrakcje nie zdołamy zaprosić poznaniaków. Wobec tego, panie Przemku, gdzie możemy zdobyć dokładny, szczegółowy program?
na stronie internetowej festiwalu www.inwazjabarbarzyńców.pl. Zapraszam, bo myślę, że bardzo ciekawie i szczegółowo tam jest to wszystko przedstawione. No i jeszcze kolejna ważna, myślę, informacja. Czy są bilety, czy wstęp jest zupełnie bezpłatny? Znaczy większość wydarzeń jest bezpłatna, znaczy w zasadzie wszystkie, tylko chciałem zwrócić uwagę, że warsztaty, te otwarte warsztaty twórczego pisania i warsztaty z osobami niesłyszącymi, tam liczba miejsc jest limitowana i w Centrum Informacji Miejskiej, które mieści się przy Empiku na przy Ratajczaka, przy ulicy Ratajczaka, znaczy na rogu Ratajczaka. Zresztą wszyscy myślę wiedzą, gdzie to jest. Tam można te wejściówki odebrać i należy się spieszyć, bo już miejsca na te warsztaty się kończą. Dziękujemy serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. My oczywiście zapraszamy na ten festiwal, Inwazja Barbarzyńców, który ruszył już dziś, 16 kwietnia i potrwa jeszcze do 20 kwietnia. Szczegółowy oczywiście program możecie zobaczyć na stronie internetowej Fundacji Barak Kultury. My już teraz zapraszamy na raport, czyli najważniejsze wydarzenia z Poznania.